Rozdział dziewiąty. Wieczór na Cyplu czterech wiatrów. Dopiero pod koniec września Ania i Gilbert mogli spełnić swoją obietnicę i odwiedzić latarnię w czterech wiatrach. Wielokrotnie się tam wybierali, ale zawsze im coś przeszkodziło. Natomiast kapitan Jim pojawiał się kilkakrotnie w ich domku. Nie bardzo dbam o konwenansę, pani Blight, powiedział Ani. Przychodzę tu z prawdziwą przyjemnością i nie zamierzam tego sobie odmawiać tylko dlatego, że wy mnie dotąd nie odwiedziliście. Takie rzeczy nie powinny mieć znaczenia między tymi, którzy znają Józefa. Będę przychodził, kiedy tylko będę mógł, i wy mnie odwiedzajcie, kiedy będziecie mieli czas. Dopóki rozmowa sprawia nam przyjemność, nie ma znaczenia, pod czyim odbywa się dachem. Kapitanowi Jimowi bardzo spodobali się Gok i Magok, pilnujący kominka z taką samą godnością i pewnością siebie, jak to robili w ustroniu pati. Śliczne z nich psiaki, mawiał z zadowoleniem. Witał się też z nimi i żegnał zawsze z taką samą powagą jak z gospodarzami domu. Kapitan Jim nigdy nie obraziłby domowych bóstw brakiem szacunku czy grzeczności. Ślicznie się pani urządziła w tym domku. Pochwalił Anię. Jeszcze nigdy nie było tu tak ładnie. Pani Selwyn miała podobny gust jak pani i czyniła istne cuda, ale w tamtych czasach ludzie nie miewali takich ślicznych zasłon, obrazów i tylu uroczych drobiazgów co pani. Elżbieta zaś żyła przeszłością. Pani natomiast wniosła do domu, że tak powiem, powie w przyszłości nawet gdybyśmy nie rozmawiali zbyt wiele, przychodziłbym tu z przyjemnością, żeby posiedzieć, popatrzeć na panią, na obrazki i kwiatki. Wszystko tu jest piękne, piękne. Kapitan Jim cenił sobie piękno. Cokolwiek ładnego usłyszał albo zobaczył, sprawiało mu głęboką radość, rozjaśniającą jego życie. Zdawał sobie sprawę z tego, że jemu samemu brakuje urody, i szczerze nad tym bolał. Ludzie mówią, że jestem dobry, powiedział kiedyś, ale ja czasem myślę, że wolałbym, żeby pan dał mi tylko połowę tej dobroci, a resztę zamienił w urodę. Trzeba jednak wierzyć, że Bóg jako dobry kapitan wie, co robi. Część śmiertelników musi mieć pospolitą urodę, żeby ci piękni, jak na przykład obecna tu pani Blight, mogli przy nich tym lepiej wyglądać. Pewnego wieczora Ania i Gilbert w końcu wybrali się do latarni w czterech wiatrach. Dzień zaczął się ponuro. Na niebie wisiały szare chmury, w powietrzu unosiła się mgła. Kończył się jednak szkarłatno-złotym zachodem słońca. Za wzgórzami po drugiej stronie portu rozciągały się bursztynowe głębiny i krystaliczne płycizny rozjaśnione pałającym jeszcze na niebie słońcem. Na północy niebo pokrywały postrzępione złociste chmurki. Czerwone promienie zachodu malowały białe żagle statków w kanale, kierujące się ku zachodnim portom i brzegom porośniętym palmami. Za kanałem uderzały w pozbawione trawy piaszczyste wydmy, nadające im cielisty kolor. Padały na stary dom stojący wśród wierzb nad strumieniem, wyczarowując przez chwilę na jego oknach witraże piękniejsze niż w niejednej katedrze. Na tle spokojnej szarości ścian, zalane kolorem, szyby były jak pulsujące krwią myśli żywej duszy uwięzionej w tym ponurym otoczeniu. Ten stary dom nad strumieniem wygląda, jakby był opuszczony powiedziała Ania. Nigdy nie widziałam, żeby szli tam goście. Aleja podjazdowa wychodzi na inną drogę, ale i tak nie ma tam wielkiego ruchu. To dziwne, że dotąd nie spotkaliśmy murów, chociaż mieszkamy od nich piętnaście minut pieszo. Możliwe, że widziałam ich w kościele, ale nie wiedziałam, że to oni. Szkoda, że są tacy nietowarzyscy, przecież to nasi jedyni bliscy sąsiedzi. Widocznie nie należą do grona ludzi, znających Józefa, zaśmiał się Gilbert. Czy dowiedziałaś się już, kim jest ta dziewczyna, która wydała ci się nadzwyczaj piękna? Nie. Nigdy nie pamiętałam, żeby o nią spytać. Nigdy więcej jej nie spotkałam. Myślę więc, że nie jest tutejsza. Ach, słońce właśnie zaszło, ale nadal widać jego blask. Wielka latarnia zaczęła posyłać w gęstniejący mrok fale światła, w których ukazywały się regularnie pola wokół portu, plaża i zatoka. Mam wrażenie, że światło mnie porwie i wyrzuci gdzieś daleko od brzegu, powiedziała Ania, kiedy znaleźli się w paśmie jasności. Poczuła się lepiej, kiedy podeszli na tyle blisko cypla, że znaleźli się w wewnętrznym kręgu oślepiających, regularnie powracających rozbłysków. Kiedy skręcili w alejkę prowadzącą przez pola na cypel, spotkali idącego w przeciwnym kierunku mężczyznę o tak niezwykłym wyglądzie, że przez chwilę oboje przyglądali mu się, nie ukrywając zdumienia. Był przystojny. Miał szerokie ramiona, przyjemne rysy twarzy, prosty nos i szare oczy. Ubrany był tak, jak każdy zamożny rolnik w niedzielę. Mógłby być całkiem zwyczajnym mieszkańcem Czterech Wiatrów albo Glen, gdyby nie kędzierzawa, brązowa broda sięgająca prawie do kolan. Na plecy, spod zwykłego filcowego kapelusza, spływały równie długie, gęste włosy układające się w fale. – Aniu! – szepnął Gilbert, kiedy nabrał pewności, że mężczyzna go nie usłyszy – czy nie dodałaś mi do kompotu jakiejś trucizny? Nic podobnego, zapewniła go Ania i stłumiła śmiech, w obawie, że tajemniczy mężczyzna mógłby ją usłyszeć. Któż to mógłby być? Nie wiem, ale jeśli kapitan Jim trzyma na cyplu takie zjawy, to przychodząc tu w odwiedziny, będę przynosił w kieszeni solidny kawałek metalu. To nie był marynarz. Im wybacza się ekscentryczny wygląd, ten musi mieszkać po drugiej stronie portu. Wuj David mówił, że mają tam kilku dziwaków. Wydaje mi się, że wuj David jest uprzedzony do niektórych ludzi. Wszyscy mieszkający po drugiej stronie portu i uczęszczający do kościoła sprawiają wrażenie bardzo miłych. Och, Gilbercie, czyż tu nie jest pięknie? Latarnia w czterech wiatrach została zbudowana na skale z czerwonego piaskowca sterczącej nad zatoką. Po jednej stronie, za kanałem, miała szeroką plażę pokrytą srebrzystym piaskiem, a po drugiej wybrzeże skaliste i strome z małymi zagłębieniami pełnymi kamieni. Było to miejsce zaznajomione z tajemnicą burz i gwiazd, przepełnione poczuciem samotności. W lesie nie odczuwa się samotności. Zawsze rozlegają się tam jakieś szepty i nawoływania, czuć przyjazną bliskość życia. Ale może ma duszę siłacza jęczącego nieustannie w wielkim, niewysłowionym żalu, który zamknęło w swoim wnętrzu na wieczność. Nigdy nie przenikniemy jego nieskończonej tajemnicy. Możemy się jedynie nad nią zastanawiać, pełni zadziwienia i zachwytu, wpatrując się w jego powierzchnię. Lasy wołają do nas mnóstwem różnych głosów, ale morze ma tylko jeden potężny głos, uwodzący nasze dusze swoją majestatyczną melodią. Lasy są ludzkie, a morze jest towarzyszem archaniołów. Ania i Gilbert znaleźli kapitana Jima na ławeczce przed latarnią, wykańczającego śliczny maleńki żaglowiec. Widząc gości, kapitan wstał i przywitał ich z łagodną, nieświadomą siebie samej uprzejmością, tak doskonale do niego pasującą. Dzisiejszy dzień już od początku był przyjemny, pani Blight, ale najlepszy swój dar zachował na sam koniec. Czy miałaby pani ochotę posiedzieć jeszcze przed domem, dopóki nie zrobi się całkiem ciemno? Właśnie skończyłem strugać zabaweczkę dla jasia, wnuka mojego brata z glen. Obiecałem mu taki żaglowiec, ale potem pożałowałem danego słowa. Jego matka była przestraszona. Boi się, że chłopiec kiedy podrośnie, będzie chciał pływać, i wolałaby nie budzić w dziecku takich marzeń. Ale co miałem robić, pani Blythe? Przecież mu obiecałem. Łamanie obietnic złożonych dzieciom uważam za szubrawstwo. Proszę usiąść, przecież pobędziecie u mnie trochę. Le Wiatr od lądu układał na powierzchni morza długie, srebrzyste fałdy i posyłał na nie od brzegu połyskliwe cienie, jak przejrzyste skrzydła. Mrok zwieszał się ponurą, fioletową kurtyną nad wydmami i cyplami, na których tłoczyły się mewy. Niebo pokrywał lekki, jedwabisty woal mgły. Flota chmur unosiła się nad horyzontem, jak zakotwiczone okręty. Nad plażą pojawiła się wieczorna gwiazda. Jest na co popatrzeć, powiedział kapitan Jim z dumą, jakby to wszystko było jego własnością. Przyjemnie tu i daleko od targu. Tutaj nie ma sprzedawania, kupowania i z powrotem przyjmowania tego samego, co miało się na początku. Nie trzeba płacić złamanego grosza. Całe morze i niebo za darmo, bez pieniędzy i bez ceny. Wkrótce wzejdzie księżyc. Nigdy się nie nudzę, czekając na to, jakiego światło odmieni skały morze i port. On za każdym razem robi mi niespodziankę. Doczekali się wschodu księżyca i oglądali jego cudowne, magiczne działanie w ciszy nie domagającej się niczego ani od świata, ani od nich. Potem weszli na wieżę i kapitan Jim pokazał im i wyjaśnił mechanizm działania latarni. Na koniec znaleźli się w jadalni, gdzie płonące w otwartym kominku, przyniesione przez morze drewno, malowało na ścianach chwiejne, blade fale. Sam zbudowałem ten kominek, pochwalił się kapitan Jim. Rząd nie zapewnia latarnikom takich luksusów. Proszę zauważyć jakie kolory ma drewno. Gdyby pani chciała napalić w swoim kominku tym co przynosi morze, dostarczę pani trochę tego niezwykłego materiału. Proszę usiąść pani Blight. Zaraz zaparzę herbaty. Kapitan Jim podsunął Ani krzesło, z którego musiał najpierw zrzucić wielkiego kota o pomarańczowej sierści i gazetę. Schodź oficerze, twoje miejsce jest na Sofie. Muszę odłożyć gazety w bezpieczne miejsce. Chciałbym przeczytać do końca pewną historię zatytułowaną Szalona Miłość. Nie przepadam za taką literaturą, ale czytam to, żeby zobaczyć, jak długo autorka będzie potrafiła wikłać akcję. Drukuję już 62 rozdział, a do ślubu nie jest ani o krok bliżej niż na samym początku. Kiedy odwiedza mnie Jasio, muszę mu czytać opowieści o piratach. Czy to nie dziwne, że istoty tak niewinne jak dzieci tak bardzo lubią historie ociekające krwią? Jak mój tadzio, powiedziała ania, domaga się bajek, w których krew leje się strumieniami. Herbata zaparzona przez kapitana Jima miała smak najlepszego nektaru. Gospodarz cieszył się jak dziecko z pochwał Ani, ale udawał obojętność. Tajemnica kryje się w tym, że nie szczędzę śmietanki, powiedział. Kapitan Jim nigdy nie słyszał o Oliwierze Wendelu-Holmesie, ale z pewnością zgodziłby się ze słowami pisarza, że wielkie serce nie lubi małego dzbanuszka na śmietanę. Skręcając wprowadzącą tu aleję, spotkaliśmy dziwacznie wyglądającego osobnika, powiedział Gilbert przy herbacie. Kto to taki? Kapitan Jim uśmiechnął się. To marszał Elliot, bardzo przyzwoity człowiek, naznaczony odrobinką szaleństwa. Pewnie się zastanawialiście, w jakim celu zrobił z siebie obiekt nadający się jedynie do muzeum Dziwolągów. Może jest jakimś współczesnym nazirejczykiem, albo ostatnim z hebrajskich proroków, jakich w dawnych czasach było znacznie więcej, spytała Ania. Bynajmniej. Za jego dziwactwem stoi polityka. Wszyscy ci Eliotowie, Crawfordowie i McAllisterowie są zapalonymi politykami. Rodzą się radykałami albo konserwatystami. Żyją jak radykałowie albo konserwatyści i umierają radykałami albo konserwatystami. Nie umiem sobie wyobrazić, co robią w niebie, gdzie chyba nie ma polityki. Marszał Elliot urodził się radykałem. Sam też jestem umiarkowanym radykałem, ale w Marszalu nie ma żadnego umiarkowania. Piętnaście lat temu kampania wyborcza miała szczególnie burzliwy przebieg. Marszal pazurami i zębami bronił swojej partii. Był absolutnie przekonany, że liberałowie wygrają. Do tego stopnia, że na pewnym publicznym spotkaniu wstał i przysiągł, że dopóki radykałowie nie obejmą władzy, on nie będzie się golił ani strzygł. Cóż, jego partia wtedy przegrała i dotąd nie stworzyła rządu. Skutki widzieliście dzisiaj sami. Marszal dotrzymuje słowa. Co sądzi o tym jego żona? spytała Ania. Jest kawalerem. Sądzę jednak, że gdyby nawet miał żonę, i tak nie nakłoniłaby go do złamania słowa. Wszyscy z rodziny Eliotów zawsze byli bardziej uparci niż należy. Brat marszala, Aleksander, miał psa, którego bardzo sobie cenił. Kiedy zwierzę zdechło, chciał je pochować na cmentarzu wśród innych chrześcijan, mówił. Oczywiście nie dostał na to pozwolenia. Pochował więc psa za murem cmentarnym, ale od tego czasu nie przestąpił progu kościoła. W niedzielę odwoził rodzinę na nabożeństwo, a sam szedł na grób psa i przez całą godzinę czytał Pismo Święte. Mówią, że przed śmiercią prosił żonę, żeby go pochowała obok psa. Ona była bardzo potulną kobietą, ale przeciwko temu się zbuntowała. Powiedziała, że ona nie chce leżeć obok psa i że jeśli on woli miejsce u boku psa, niż u jej boku, mógłby jej to powiedzieć prosto w twarz. Aleksander Eliot był uparty jak mu, ale miał słabość do swojej żony, więc się poddał. Powiedział: „A niechcie, pochowasz mnie tam, gdzie zechcesz, ale kiedy Gabriel zadmie w trąbę, spodziewam się, że mój pies z martwych razem z nami, bo miał duszę tak samo jak wszyscy Eliotowie, Crawfordowie i MacAlisterowie, którzy kiedykolwiek chodzili po ziemi”. To były jego ostatnie słowa. Co do marszala, to wszyscy przyzwyczaili się do jego wyglądu, ale obcym z pewnością musi się wydawać dość dziwną postacią. Znałem go już kiedy miał około dziesięciu lat, teraz ma koło pięćdziesiątki. Lubię go. Łowiliśmy razem dorsze. Dzisiaj już tylko na to mnie stać złowie czasem jakiegoś pstrąga czy dorsza. Ale kiedyś było inaczej. Robiłem inne rzeczy. Gdyby zajrzała pani do księgi mojego życia, sama by się pani przekonała. Ania już miała spytać, co można znaleźć w księdze życia, ale przeszkodził jej pierwszy oficer, wskakując kapitanowi Jimowi na kolana. Było to wspaniałe zwierzę o pyszczku okrągłym, jak księżyc w pełni, tryskające życiem, o zielonych oczach i wielkich białych łapach. Kapitan Jim delikatnie pogłaskał kota po grzbiecie. Nigdy nie przepadałem za kotami, dopóki nie znalazłem pierwszego oficera, powiedział a wtórowało mu głośne mruczenie tegoż oficera. Uratowałem mu życie, a kiedy człowiek uratuje życie jakiemuś stworzeniu, wtedy nie ma wyboru, musi je pokochać. To jest prawie tak, jakby się dawało życie. Na tym świecie zdarzają się ludzie przeraźliwie bezmyślni, pani Blight. Niektórzy miastowi, co to mają domki letnie w pobliżu portu, są bezmyślni aż do okrucieństwa. Okrucieństwo wynikające z bezmyślności jest najgorsze pod słońcem. W żaden sposób nie można mu zaradzić. Latem ludzie hodują koty, karmią je i pieszczą i ozdabiają kokardkami i obruszkami. Kiedy nadchodzi jesień, Zostawiają biedne zwierzaki na pewną śmierć głodową. Na myśl o tym wszystko się we mnie gotuje. Pewnego zimowego dnia znalazłem na brzegu ciało biednej matki, a przy niej trzy kocięta, chude jak śmierć na chorągwi. Kotka zdechła, osłaniając małe przed zimnem. Kiedy ją znalazłem, jeszcze tuliła je do siebie z nieruchomiałą łapką. Popłakałem się nad nią jak bóbr. Potem zacząłem przeklinać. Kociaki zabrałem do domu, odkarmiłem je i znalazłem im domy. Znałem kobietę, która zostawiła kotkę. Kiedy przyjechała tutaj latem, poszedłem do niej i powiedziałem, co o niej myślę. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie moja sprawa, ale ja nie lubię stać obojętni, kiedy dzieje się zło. Jak ona przyjęła pańskie wymówki? Spytał Gilbert. Zaczęła płakać i tłumaczyć, że nie pomyślała. Powiedziałem jej. Uważa pani, że to będzie wystarczająca wymówka w dniu sądu ostatecznego, kiedy trzeba będzie wziąć na siebie winę za śmierć biednej matki? Sądzę, że pan będzie chciał się dowiedzieć, po co dał pani rozum, jeśli nie po to, żeby pani myślała. Mam nadzieję, że przynajmniej ona już nigdy więcej nie zostawi kota na śmierć głodową. Czy pierwszy oficer jest jednym z tych porzuconych kotów? Spytała Ania, głaszcząc go ostrożnie, na co kot łaskawie jej pozwalał. Tak. Znalazłem go jednego zimowego dnia, zawieszonego na gałęzi za jakąś durną obróżkę z wstążeczki. Omal nie zdechł z głodu. Żeby pani mogła wtedy zajrzeć w jego oczy pani Blight. Był jeszcze kociakiem, ale jakoś dawał sobie radę, dopóki się nie zawiesił na obróżce. Kiedy go uwolniłem, polizał moją dłoń maleńkim, różowym języczkiem. Wtedy nie był takim dzielnym marynarzem, jakim jest dzisiaj. Był słaby jak myszka. To było dziewięć lat temu. Mój pierwszy oficer żyje długo jak na kota. Jest dobrym kompanem. Spodziewałem się, że będzie pan trzymał psa, wtrącił Gilbert. Kapitan Jim pokręcił głową. Kiedyś miałem jednego. Tak go polubiłem, że po jego śmierci jakoś nie potrafiłem znieść myśli o zastąpieniu go innym. On był prawdziwym przyjacielem. Pani mnie rozumie, pani Blite. Pierwszy oficer jest tylko kompanem. Przywiązałem się do niego, szczególnie, że ma w sobie coś dzikiego, jak każdy kot. Ale psa po prostu kochałem. Dlatego potrafię zrozumieć Aleksandra Eliota. W dobrym psie nie ma nic dzikiego. Pewnie dlatego łatwiej jest pokochać psa niż kota. Ale za dużo mówię. Jak już mam do kogo otworzyć gębę, to potrafię ględzić bez opamiętania. Jeśli już wypiliście Państwo herbatę, chciałbym pokazać kilka rzeczy. Zwoziłem je tu z różnych stron świata, w które mnie zagnał los. Kilka rzeczy kapitana Jima okazało się kolekcją przedmiotów ciekawych, szkaradnych, dziwacznych lub pięknych. Prawie z każdą wiązała się jakaś ciekawa historia. Ania nigdy nie zapomni przyjemności, z jaką słuchała opowieści o dawnych przygodach. Noc była księżycowa, płonące w kominku drewno, przyniesione przez fale, dawało czerwone światło, a morze przywoływało nieustannie przez otwarte okno i z westchnieniem rozbijało się o skały. Kapitan Jim nie umiał się chwalić. Mimo to było jasne, że jest człowiekiem dzielnym, szczerym, pomysłowym i niesamolubnym. Siedząc w swoim pokoju ożywiał przed słuchaczami rzeczy, o których opowiadał. Uniesieniem brwi, wydęciem warg, gestem, słowem malował scenę lub postać, o której mówił tak, że można je było dokładnie zobaczyć oczyma wyobraźni. Niektóre z przygód kapitana Jima były tak cudowne, że Ania i Gilbert zastanawiali się, czy przypadkiem gawędziarz nie nadużywa ich zaufania. Później przekonali się, że nie mieli ku temu podstaw. Wszystko, co słyszeli, było prawdą. Kapitan Jim miał talent gawędziarza, który potrafił odmalowywać przed oczami słuchacza odległe nieszczęścia tak, że wydają się ciągle żywe. Ania i Gilbert to śmiali się z jego opowieści, to drżeli z przerażenia. Raz Ania zapłakała. Widząc jej łzy, kapitan Jim poczuł się szczęśliwy. Lubię, kiedy ludzie płaczą, słuchając mnie, stwierdził. To dla mnie komplement. Nie potrafię oddać sprawiedliwości temu, co widziałem i w czym brałem udział. Wszystko to zostało zapisane w mojej księdze, życie, ale ja nie umiem niczego opowiadać należycie. Gdybym potrafił dobrać właściwe słowa i przelać je na papier, powstałaby wspaniała książka. Pobiłaby na głowę szaloną miłość, a Jasio polubiłby ją pewnie nie mniej niż opowieści o piratach. Tak swego czasu przeżyłem trochę przygód. I wie pani co, pani Blythe? Nadal ich pragnę. Jestem już stary i bezużyteczny, ale czasem ogarnia mnie przemożne pragnienie, żeby popłynąć daleko, daleko i nigdy nie wrócić. Jak Ulises pragnąłby pan popłynąć poza słońca, zachód, gdzie biorą kąpiel zachodnie gwiazdy, aż do śmierci powiedziała Ania rozmarzonym głosem. Ulises czytałem o nim, tak, tak właśnie się czuję, tak czują się wszyscy marynarze. Sądzę jednak, że umrę na lądzie. No, co ma być, to będzie. W Glen był stary William Ford, co to nigdy w życiu nigdzie nie popłynął, bo się bał, że utonie. Przepowiedziała mu to wróżka. Pewnego dnia zemdlał w oborze, upadł tak nieszczęśliwie, że głowę miał zanurzoną w korycie z wodą i utopił się. Już musicie Państwo iść? Cóż, odwiedźcie mnie wkrótce i przychodźcie tu często. Następnym razem doktor będzie się musiał więcej odzywać. Czasem doskwiera mi tu samotność. Od śmierci Elżbiety Rasel jest znacznie gorzej. Byliśmy dobrymi znajomymi. Kapitan Jim powiedział to z patosem typowym dla starych ludzi, którzy widzą, jak ich przyjaciele wykruszają się jeden po drugim i wiedzą, że miejsca podawnych znajomych nigdy nie zapełnią nowi, młodsi, nawet jeśli należą do tego rodzaju ludzi, którzy znają Józefa. Ania i Gilbert obiecali, że się wkrótce pokażą i że będą tu częstymi gośćmi. Niewielu jest takich jak on. Powiedział Gilbert, kiedy wracali do domu. Jakoś nie potrafię powiązać tej prostej, łagodnej osobowości z pełnym przygód życiem, jakie kapitan prowadził, mruknęła Ania w odpowiedzi. Byłoby ci łatwiej, gdybyś go widziała wczoraj w wiosce rybackiej. Jeden z ludzi na łodzi Piotra Gotiera powiedział coś brzydkiego o dziewczynie stojącej na brzegu. Kapitan Jim popatrzył na niego, ciskając wzrokiem gromy. Zmienił się wtedy nie do poznania. Mówił niewiele, ale za to jak? Miało się wrażenie, że chętnie odarłby tego gbura ze skóry. Słyszałem, że kapitan Jim nigdy nie pozwolił, żeby w jego obecności ktokolwiek powiedział złe słowo o kobiecie. Ciekawa jestem, dlaczego się nie ożenił, zastanowiła się Ania. Do tego czasu powinien już mieć synów na morzu i wnuki wdrapujące mu się na kolana, żeby posłuchać jego opowieści. To by do niego pasowało. Tymczasem kapitan nie ma nikogo oprócz ślicznego kota. Ale Ania była w błędzie. Kapitan Jim miał znacznie więcej, miał wspomnienia.